Cześć kochani, witajcie na kanale Bawcie ze mną zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny, szybki eksperyment do wykonania samemu w domu, do którego będziecie potrzebowali jedynie płaskiego talerzyka. Nie całkowicie płaskiego, tylko takiego, żeby można było do środka nalać trochę wody. Oprócz tego wody, płynu do mycia naczyń i pieprzu w młynku. To bardzo ważne. Najpierw wlewam wody do mojego talerzyka. Aż do brzegu, tylko nie tak, żeby się przelało. Ostrożnie. Następnie biorę mój pieprz w młynku i przekręcam kilkanaście razy, tak żeby pokryć całą powierzchnię wody takimi małymi kolorowymi statkami. Jak widzicie, mój pieprz jest kolorowy, także to wygląda całkiem ładnie. I właśnie to ma imitować statki na morzu. Teraz podobno przeczytałam, że jest sposób na to, żeby wszystkie te stateczki podpłynęły do brzegu, żeby w środku nie było żadnego i do tego potrzebuję tylko jednego palca i płynu do mycia naczyń. Nakładam trochę płynu do mycia naczyń na palec i trochę rozcieram, żeby było trochę mniej i teraz zobaczymy, czy się uda. Podobno jeżeli wsadzę palec do środka, to o, zobaczcie, wow, działa! Naprawdę, jak magia jakaś. Wszystkie te moje stateczki podpłynęły do brzegu. W środku już nic nie ma, płyn je odstraszył. Jak widzicie, ten eksperyment działa. Nie jest to jakaś ściema. Jak widzieliście, można to bardzo łatwo zrobić samemu w domu. Jeżeli myślicie, że tu jakieś było edytowanie, to sprawdźcie sobie w domu, czy to naprawdę działa. Bardzo fajnie jest sobie takie eksperymenty sprawdzić, czy one naprawdę działają. I napiszcie mi w komentarzach, jak Wam się taki mały eksperyment podobał. Czekam na Wasze komentarze. A jeżeli ten film Wam się podobał, to zostawcie mi kciuki w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie.